Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 8 dzień sierpnia 2024. Ruda Śląska Godula. Środkowie chowy stoją na stojaczku. Kazik Bicz, który mnie wykluczał. 72 lata. Chyba tyle ma, 72 lata. Bo w krawacie jest. Ciekawe. No witam Cię, bracie w Chrystusie. No czemu nie chcesz rozmawiać? Ja Ci dziękuję, że mnie wykluczyłeś. Ja się cieszę. Dzięki temu jestem blisko Chrystusa, wiesz? Bo jest Chrystus, jak apostoł Paweł, tylko jest Jezus Chrystus, nie? Apostoł Paweł znał tylko Jezusa. Dzieje apostolskie 9:5. Kazik, nie bój się prawdy. I tak przyjdziesz do Chrystusa, nie do mnie. No nikt nie może przyjść do mnie, jak go Jezus Chrystus nie pociągnie. Jana 6:44. Dzieje apostolskie 9:5. Kim ty jesteś? Ja jestem Jezus, nie Jehowa. W przykładzie Nowego Świata, zobacz, sprawdź. No zajrzyj. Dzieje apostolskie 9:5. Apostoł Paweł nie znał Jehowy amerykańskiego. Wymyślili go w 1931 roku. No wcześniej istniał, ale to jest boczeniec, wiesz? Także Kazik Bicz, dzięki niemu tak sprzedali Józefa do Faraona i oni mnie wykluczył mnie, tak? Kazik Bicz, Jana 16:2. No ale ja za to go kocham, bo miłujcie swych nieprzyjaciół, módlcie się za wrogów. No i wtedy Jezus mówi, dlaczego tak się dzieje. No i on nie może mówić, bo Jehowa mu zamknął usta, ale w krawacie jedzie. Także tu jest stojaczek i poznaj Biblię. Tylko jaki przekład? Czy srebrzankę, czy czarne okładki? Ale sprawdzamy, kto apostoł Paweł, Szaweł, prześladowca uczniów Jezusa, nie Jehowy. Kim ty jesteś? Ja jestem Król Jezus, tu dali Pana, bo ten Pan tu już dawno wpisali, ale Jehowę wpisali niedawno. Czyli 8 milionów chwalców Jehowy, ale tu apostoł Paweł nie chwalił Jehowy, tylko Jezusa. I ten Jezus, my też go głosimy, bo on się nie zmienia. Wczoraj, dziś ten sam na wieki. Ten Duch Jehowy rozbił moją rodzinę. Organizacja 8 milionów świadków Jehowy jako system. Pieniądze wszystko biorą, renty, tamte darowizny na tą działalność ogólnoświatową, na te sale królestwa, na... Wiadomo, to jest monstrum wybudowane tak, jak Rydzyk ma swój Licheń, czy tam w Toruniu, nie wiem, Watykan, 44 hektary państwo w państwie, to oni od żłobka zaczęli, katolicy. No i wszyscy budują właśnie, zamiast w sercu budować miłość i rozmawiać, bo ja nic Kazikowi nie zrobiłem. Tylko 6 lat tam byłem i Jana 16:2, on myśli, że służy Jehowie, Bogu, i mnie wykluczył, bo w imię to Jehowy zrobił. Tak samo jak II wojna światowa i mieli na pasach, że Bóg z nimi jest, Niemcy, tak? No i fizycznie strzelali. Teraz mordują kłamstwem, bo diabeł zamordował Ewę w raju kłamstwem. Pierwsza Mojżesza, 3 rozdział od 1 do 15. No ale Jezus już wybiera synów Bożych i córki. 2 Koryntian, 6 rozdział od 1 do 18. Tu jest córka Boża, czyli Chrystus jest Bogiem Ojcem Wszechmogącym. Oczywiście Alfa Omega ma początek, koniec, jego ojciec, ale nie amerykańskie Jehowa, nie ma początku. Także tutaj apostoła Pawła nie wpisali, że on Jehowie się nawrócił do Jehowy, tylko do Jezusa. Ja służę Hebrajczyków 13:8 i Urszulka, i Zbyszek, i Dorotka. Służymy temu samemu Jezusowi, bo Jezus nie jest podzielony. I Dzieje apostolskie 17:24, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych w salach królestwa, w kościołach katolickich, w tych budowlach. No i tu apostoł Paweł głosił zmartwychwstanie, głosił Króla Jezusa. Król Jezus. No i Cezar to dzisiaj Pan. I Panu płacimy pieniądze, są, tak, bo są mężczyzna, jest kobieta, dzieci. No i tutaj jest Król Jezus. I jak apostoł mówi, że wszystko to śmieci, by pozyskałby Chrystusa. I 1 Koryntian, 2 rozdział, 2 werset, oprócz Chrystusa nikogo nie znał. I Jana, Dzieje apostolskie 16:31. Tutaj uwierz Króla Jezusa, a zbawisz cały swój dom.
czy tuż Pana wpisali? Czyli oni za Pana Jehowę wstawili, ale Pana zostawili, bo wszechwładny Pan, Lord, on ogarnął cały świat, przecież Biblia warszawska, warszawska, brytyjka, Anglo-Ameryka się na Biblii właśnie wywinął. Tylko, że oni jako te bestia, jako fałszywy prorok, jako... Bo z Ameryki właśnie przyszedł fałszywy prorok, czyli Świadkowie Jehowy, Mateusz 7:15. Oni się teraz aktywują. Widoczne to już, że poznamy po uczynkach. Bo Jezus rozmawiał ze wszystkimi, zamykał usta wszystkim i oddał życie. A oni, jakby wszyscy Świadkowie Jehowy byli Świadkami Jehowy i ja bym był, to by nie mógł sobie kupić ich chleba, czy bułki, czy, bo oni nie mogą rozmawiać ze mną, bo ja zdradziłem ich amerykańskiego Jehowę. Znaczy, bo ja idę za Jezusem. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 10-12, tylko w tym imieniu jest zbawienie. Także Świadkowie, jesteście biedni duchowo, materialnie stoicie, jakiś tam poziom średniej klasy macie. I tylko wam współczuć, czyli Króla mamy, Nauczyciela, Światłość. I ta Światłość, czyli Chrystus jako prawda, was ogarnie, Mateusz 5:22. I ciekawe, czy będziecie tacy posłuszni dla Chrystusa, jak dla Jehowy. No, plotkują, nie? Wyplotkują się jak na kółku różańcowym i lepiej sobie żyją, tak? Także oni są nie jedyną prawdziwą religią, bo są wszystkie fałszywe religie. Jezus ma żonę oblubienicę i ja z uczulką głosimy pierwsze zmartwychwstanie. Pierwsze zmartwychwstanie dla prawdy Chrystusa. Efezjan 5:14, Świadkowie Jehowy są martwi dla Chrystusa. No ale jak uwierzą, może ten filmik pomoże komuś, to przekazujcie ten filmik, rozsyłajcie. Błogosławimy dla Chrystusa.